jedziemy teraz z tym koksem. Wracamy, te, jakie są wady takiego życia? Na ile można by było wycenić naszą, waszą łódź? Na morzach, oceanach są piraci. Co sądzicie o opalaniu nago? No. I się zastanawiałem, co się spakowałem. Mały bios potrafi dużo. Nasze dziecko ruszyło w świat, taki trochę bliższy niż dalszy. Taką dzisiaj mamy ekipę młodych wioślarzy. Jest spokojna pogoda, więc tutaj generalnie wszelkie wymiany towarzyskie następują na różnych pływających urządzeniach. Pragnę zauważyć dla wszystkich krytyków z tylnej ławki, że wszystkie dzieci są bez kapoków. Nawet te amerykańskie. Panie, na początek łatwe pytanie. Co robisz? Sprzątam. Jak widać. Po śniadanku, po tym, po bułeczkach świeżutkich, które dzisiaj żeśmy razem repili. Pierwszy pokaż, raz. Pokaż, bardzo miłe to było. Co to są za bułeczki? O. Słyszycie ten dźwięk? Uwielbiam ten dźwięk. Są cudne. Dobra, trzeba pierwsze załadować z tego. Dobra, nie będę mówił, co robię, bo to jest jasne. Myślę, że nie będziemy ubliżać niczyjej inteligencji. To co, jesteś gotowy na trudniejsze pytania? Bo w końcu się uzbierało trochę, tak, co? Tak, tak. No dobra, tak. Słuchaj, kasa. Na ile można by było wycenić waszą łódź? Pomijam zupełnie wartość sentymentalną, pytam o czystą wartość rynkową. 1-2 miliony euro? Naszą, waszą. Tu jest problem taki, że nie ma drugiej takiej łódki na rynku i nie ma nawet podobnej drugiej takiej łódki na rynku do końca. I dlatego wycena pod tytułem rynkowa na zasadzie jak idą takie łódki na rynku jest taka dość mocno przybliżona, tak? I tylko w tą stronę moglibyśmy iść, bo oczywiście dla nas wartość sentymentalna jest znacznie większa, więc jeżeli mielibyśmy się tej łódki pozbyć i zdecydować teraz na sprzedaż, byłoby znacznie więcej. Natomiast do rzeczy, myślę, że gdzieś w okolicach totalnie rzucam teraz w niebo, między 0,5 milionem euro, coś takiego. Na morzach, oceanach są piraci. W portach może się zdarzyć, że ktoś nieproszony chce wejść na pokład. Jak się tutaj zabezpieczacie? No po pierwsze to kawusia. Dobra, serio. Mamy parę patentów. Ostatnio żeśmy się zabezpieczyli jeszcze tak, że mamy tutaj m.in. system alarmowy i system kamer. Ale mamy parę też swoich patentów, których oczywiście nie będziemy tutaj ujawniać, bo nie będziemy w miejscach publicznych mówić, jak działa coś, co ma być niespodzianką. Okej, sztormy. Jaki był najgorszy sztorm, który was dopadł? Chodzi mi o skalę. Może być w Beaufortach, może być wysokość fali lub prędkość wiatru. No więc ja o tym już parę razy mówiłem przy okazji różnych odcinków, że my zasadniczo, może to zabrzmi troszeczkę arogancko, ale nie dajemy się dopadać sztormu. Dlatego, że założenie było takie, że kupujemy na tyle szybką łódkę i tak mocno pilnujemy prognozy pogody, żeby nic takiego niefajnego i niespodziewanego nas nie dopadło. To nie znaczy, że nie zdarzają się takie rzeczy niespodziewane, bardzo lokalne, tak? Mówię tu o sztormach, jeżeli mówimy o systemach pogodowych dużych, tak? Czyli generalnie zasada jest taka, że pływamy na tyle szybko i na tyle zgrabnie sprawdzamy prognozę pogody, że ustawiamy się do zbliżających się niżów tak, żeby nam pasowało. Co nie znaczy, że nie pływamy w sztormach, pływamy, tylko że z wiatrem z takiego kierunku, który nam pasuje. I to jest w porządku. A więc jak na razie odpukać w niemalowane przez ostatnie prawie 80 tysięcy mil udało nam się nigdy nie wpłynąć w sytuację niespodziewaną makro, tak? Mikro, jeszcze raz podkreślam, dzieją się takie rzeczy lokalne, tak jak ostatnio na przykład z tym szkwałem się zadział, że spod chmury nagle zawiało 55 węzłów na dosłownie 3 minuty, tak? Ale no to takie rzeczy trudno jest przewidzieć. Wiadomo, że może być dzień, który jest bardziej podatny na to, albo mniej podatny, ale lokalnie stricte nie da się przewidzieć, w którym miejscu akurat dmuchnie i ile dmuchnie. Także na takie rzeczy trzeba być przygotowanym. Więc jaki był największy sztorm? Myślę, że moje pierwsze Biskaje tą łódką, czyli wrzesień 2015, tak. Przyznaję, że było kilka takich momentów, że siedziałem tam z przodu, trzymałem się stołu nawigacyjnego i się zastanawiałem, w co się wpakowałem. Ale łódka wytrzymała, od tego czasu wiem, że jest w stanie wytrzymać znacznie więcej niż moja psycha, więc jest dobrze. No.
To chyba tyle na temat sztormów. No właśnie, a propos tego, czy poli jest przewracalne? Czy macie jakieś autonomiczne systemy luzujące żagiel na wypadek szkwału? Zastanawialiśmy się nad założeniem tego autonomicznego systemu, ale tak naprawdę ta konstrukcja jest nieprzewracalna, się okazało, bo, znaczy się okazało, no jest po prostu tyle, jest tak szeroka i ma na tyle nisko osadzony środek ciężkości, jest na tyle ciężka, że raczej należałoby się tu spodziewać awarii z punktu widzenia takielonku, czyli olinowania i masztu, czyli krótko mówiąc złamałby się raczej maszt i położył, niż łódka by się przewróciła. Przynajmniej mówimy tu o płaskiej wodzie, bo jeżeli byśmy, nie wiem, wpłynęli w jakąś historię pod tytułem fale giganty, które się załamują i powiedzmy poli byłaby tak i fala jeszcze by się tak zawijała, no to wtedy czy z boku, czy z przodu, czy z tyłu jesteśmy w stanie się przewrócić, tak? Wszystko jest się wtedy w stanie przewrócić. No i dlatego raczej staramy się nie pływać w okolicach takich sytuacji. Mhm. Kim byliście zawodowo? Kim byliście? My byliście i jesteście pilotem między innymi, oprócz tego fotografem przez parę lat. Kiedyś studio miałem i się bawiłem w to, to był główny mój dochód przez parę lat. A zacząłem od tego, że byłem informatykiem i jeszcze będąc na studiach założyłem taką małą firmę komputerową i robiłem różne custom software'y dla różnych firm. No. Więc wyobraźcie sobie, wyobraźcie sobie, że Ania była rekinicą giełdową. A tak zupełnie na serio, to wyglądało to mniej więcej tak, że ona będąc na studiach jeszcze dostała propozycję kierowania taką małą firmą, która zajmowała się doradztwem przy wprowadzaniu firm na małą giełdę w Warszawie. I okazuje się, że całkiem nieźle jej to szło. No i przez parę lat się w to bawiła. A później okazało się, że jakoś tam nie do końca już jej to służyło. Jakoś energetycznie i fajnie to wyszło, bo okazało się, że myśmy się razem zeszli i mieliśmy plany dzieciowe i tak Ania awansowała z szefa firmy publicznej, bo jeszcze udało jej się w tą firmę na giełdę wprowadzić, na kurę jachtową. Dobra. Ja tutaj nie będę komentować, bo ja tylko zadaję pytania. Mnie zawsze zastanawia, że ludzie, którzy żyją w wanie, albo jak wy uważacie, że jesteście wolnymi ludźmi, nie wydaje mi się, żyjąc w systemie, korzystając z systemu i będąc uzależniony od systemu, nikt nie jest wolny. Wolność nie polega na tym, że odcinamy się od wszystkiego i wszystkich, tylko polega na tym, że wszystkie nasze relacje, w których istniejemy, zarówno z ludźmi, jak i z instytucjami, jak i z wszystkim, co następuje, nasza wymiana czegokolwiek, pieniędzy, energii, czasu, czegokolwiek, uwagi, jest świadoma i jest na naszych warunkach. To jest wolność. Czyli krótko mówiąc, my przeprowadzając się na łódkę, zerwaliśmy pewne więzy z systemem, a pewne zachowaliśmy. Zachowaliśmy te, które nam pasują i uczestniczymy w nich, przynajmniej do tego stopnia, jak jesteśmy świadomi, uczestniczymy w nich na takich warunkach i na takich zasadach, jak nam pasuje. I to jest, wydaje mi się, wolność systemowa. Okej, z grubej rury. Lol. Mieć hajs na jacht, a żebrać na Patronite? O, to bardzo fajne pytanie jest, bo dla mnie ono jest w ogóle strasznie pokrętne, dlatego że jak dla mnie to ktoś, kto przychodzi na YouTube i nie ma zamiaru nic od siebie dać, to jest żebranie ewentualnie, tak? Jeśli nie daje temu uwagi, nie chce oglądać reklam, tak? Nie chce nic od siebie dać, tak? A okręca się i mówi, że my żebramy, tak? Więc dla mnie to jest śmieszne, bo dla mnie to, że my mamy Patronite'a i to, że mam Patrona, to nie jest dlatego, że my potrzebujemy tą kasę do czegokolwiek, tak? Ona jest dla nas motywatorem oczywiście, ale my po prostu dajemy uliczkę, powiedzmy kanał dla ludzi do tego, żeby wyrazili swoją wdzięczność, tak? Czyli jeżeli tobie służy nasz materiał, jeżeli chętnie wracasz, go oglądasz, jeżeli czujesz, że coś dostajesz od nas, że ci to służy w życiu, tak? To jest jedna z metod, żeby nam się odwdzięczyć. Jest masa innych, tak? Ale większość ludzi nie zna nas osobiście, żeby mogła przyjść, pomóc nam z czymś, doradzić nam z czymś. Mamy taką grupkę fajnych ludzi, którzy z naszych fanów stali się naszymi przyjaciółmi, doradzają nam w niektórych rzeczach i to jest na przykład ich wkład w ten cały projekt, tak? Więc dla mnie mówienie, że ktoś żebra na Patronite, wychodzące od osoby, która przychodzi i za darmo ogląda YouTube'a, ja wiem, pokrętne, dość mocno. Wracamy do sztormowych spraw. Jak poli radzi sobie na głębokim oceanie i przy sztormach? Zajebiście. No to dalej. Jest ryzyko porażenia piorunem podczas burzy, strzał w maszt.
Czy jest w łódce czy łódka jest bezpieczna pod tym względem? Jest takie ryzyko, to jest moja największa zmora. Przyznaję, że absolutnie boję się strasznie burz i to właśnie z powodu błyskawicy. Nie dlatego, że są straszne, bo za mocno wieje czy mocno pada. Oczywiście to też nie jest przyjemne, tak? Jeżeli jest taki chaos, nagle panuje, było cicho, 10 minut później jest szaleństwo, tak jak ostatnio przy tej kotwicy. Ale błyskawica jest czymś absolutnie okropnym dla łódki, bo jak strzeli, to rozwala właściwie dużą część, jeśli nie całość, elektryki i elektroniki. No i generalnie łódka jest do remontu i to takiego grubego remontu mówimy tutaj, tak? Łącznie z tym, że podobno są takie przypadki, że jak ma się zawór denny z metalu i pójdzie jakoś niefortunnie ten prąd mocno przez kadłub, to potrafi wypalić wręcz dziurę i łódka może tonąć po strzeleniu piorunem. Więc no, z wszechmiar nie polecam i unikam, jak się da i gdzie się da. Odpukać. Nasza poli była kilka razy niechcący blisko chmury. Walnęło dosłownie obok i nas nie ruszyło, więc trzymam się wersji, że nieuziemiony maszt, który jest w łódce niepodłączonej pod uziemienie na lądzie i tak dalej, po prostu nie ściąga, tak? Bo mam aluminiowy maszt, nie węglowy, bo węglowy to już jest katastrofa. Idziemy dalej. Teraz Ania. Moja kolej? O kurde. Bądź dla mnie łaskawy, kochanie. Ja będę kroić. To nie ja, to nasi widzowie. Zacznijmy od prostych pytań. Na rozgrzewkę coś poproszę. Cześć, tuptuś. Cześć, Korbie. Raczej lepiej nie ryzykować. Dobra, co robisz? Robię ciasto drożdżowe z dyni. Z dynią bardziej chyba. Mniam. A Kuba chyba będzie tutaj kroił mango. Czyli krótko mówiąc, dzisiaj lunchek mamy z dyni. To nie jest lunchek, to deser. Deser z dyni. Deser kluczowe było ciasto. Deser z dyni, dobra. Jakie są wady takiego życia? Proszę, napiszcie, zanim rzucę wszystko i sprzedam dom. Ojej, nie, zdecydowanie. Nie chcemy być za to odpowiedzialni. Postaram się szybko. Oczywiście tak, tutaj każdy będzie miał swoje, ja powiem w swoim imieniu oczywiście, Bartek pewnie swoje. Dla mnie, jakie są wady? Ja właściwie nie widzę dużo wad. Jedyną wadą, jaką widzę w tym momencie tak naprawdę, to to, że nie możemy widzieć się z naszymi rodzicami regularnie. Po prostu chociażby raz na miesiąc, tak? Tylko widujemy się raz w roku, więc to jest duży problem. No i chyba tyle. Właściwie resztę uważam, że mi super pasuje i dla mnie wszystko inne. Co dla wielu na przykład tutaj na kotwicy jest wadą, mi to nie przeszkadza, więc to jest wszystko kwestia bardzo subiektywna. Dobra. Skąd pasja do pływania i pomysł na taki środek transportu? Bardzo mnie to ciekawi. O, to takie łatwe pytanie. Jesteś łaskawy dla mnie. No tak, to zdecydowanie był pomysł Bartka. Jego marzenie od wielu, wielu lat. Powiemy o tym wam w specjalnym takim odcinku, gdzie będzie nasza cała historia od początku, bo tam dużo się działo po drodze. A nasz kanał Jachtem przez Świat ma niecałe tam półtora, trochę więcej niż półtora roku. Więc zdecydowanie to Bartek jako dziecko złapał bakcyla. Potem złapał mnie na tego bakcyla? Na sito jakieś tam, przekonał mnie, długo nie musiał, no i tak jest, no. Tak to się wydarzyło. Ja wcześniej nie pływałam, żeby było jasne, dopiero z Bartkiem zaczęłam pływać. Co, szłyczka? Nie, dziękuję. Już wypiłam wcześniej kawę i czuję, że kofeina mi skacze we krwi. Dobra. Czym się zajmuje nauczyciel tantry? Pojechali. Ojej, nauczyciel tantry... Ojej, to jest bardzo trudne pytanie, ale żeby to powiedzieć w miarę tak prosto, chyba jak być sobą. O tym jak być sobą. Jak być sobą. Myślę, że to najprościej. No, tak z grubsza też bym tak to powiedział. Nazwy żagli, poprosimy o ich przeznaczenie. Żagle. Cała konfiguracja żagli, którą mamy, puściliśmy w odcinku, który był niedawno publikowany, więc tutaj gdzieś pewnie wrzucimy wam planszę z linkiem i tam Bartek bardzo szczegółowo chciał zrobić to dla osób, które też są osobami początkującymi, żeby zrozumieć, jak działa wiatr, jak działają żagle, więc zdecydowanie zapraszam. Można puścić dwa razy, to też nic nie szkodzi. Parę osób pisało, że musiało trzy razy obejrzeć. To też jest okej. Zdecydowanie polecamy. Fajny materiał. Brawo, kochanie, w ogóle. Dziękuję. Wodzie w plastikowych butelkach mówimy zdecydowanie nie. Na filmiku widać, że sporo jej kupujecie. Co robicie później z tymi śmieciami, plastik, papier, bio plus te niesegregowane? Wozicie to na śmietniska lokalne?
no nie wiem, w którym to było filmie, może to było gdzieś w filmie, w którym szykowaliśmy się na Atlantyk, bo ostatnią butelkę wody, którą kupiliśmy plastikową, to było dosłownie na Cabo Verde albo na Teneryfie, jak ruszaliśmy przez Atlantyk. To są właściwie jedyne okresy, gdzie my kupujemy wodę w butelkach. Na wypadek, gdyby właśnie była jakaś awaria pomp i żebyśmy nie mieli dostępu do zbiornika z wodą, albo żeby woda się wylała i w tym czasie jeszcze odsalarka przestała działać, to wtedy mamy taki zapas, który wozimy i wtedy mamy te 60-70 litrów w kadłubie. Ale tak, ja nie pamiętam, kiedy właśnie a propos wody kupiliśmy butelkę. Może zdarzyło nam się kupić jakąś gazowaną kiedyś, ale ostatnio nawet gazowane nie kupujemy, więc no i tyle w temacie. A coś jeszcze a propos śmieci było. Co robicie później z tymi śmieciami? Plastik, papier, biało? No to na wyspa generalnie w większości tutaj wysep na Karaibach nie ma w ogóle segregowania śmieci, więc po prostu wszystko jest wrzucane do jednego worka i oddawane na wyspie albo lokalsom, albo są specjalne kontenery, do których, w których zostawiamy śmieci. No, rzeczy organiczne, tak jak te obierki, jak, szczególnie jak pływamy, no to po prostu sobie wrzucamy do morza. Szczególnie jak gdzieś tam sobie płyniemy, to w ogóle nie jest problem. Narzuciliście dzieciom własną wolę życia, szkoła, dzieci, przystosowanie do życia społecznego. Wszystko fajnie, pięknie, kto co lubi, ale odseparowanie dzieci od rówieśników wydaje mi się smutne, bez hulajnogi, sportu, ruchu. Co to w ogóle za bujdy? czy ta osoba w ogóle ogląda nasz kanał tak naprawdę? Właśnie między innymi właśnie Julian pojechał, popłynął kajakiem do dzieciaków. I wydaje mi się, że w ogóle często te opinie są osób, które w ogóle chyba zatrzymały się w latach 90. i to max, kiedy faktycznie ja pamiętam, biegałam na podwórku, bawiłam się w ciuciu babkę i na trzepaku i wtedy mieliśmy wolność i kontakt z rówieśnikami. Czy jest teraz tak? Nie wiem, nie sądzę. Biorąc pod uwagę, że mamy kontakty z rodzinami z Polski i nie tylko, którzy mieszkają na lądzie i nie do końca czuję, że ten kontakt z rówieśnikami jest taki, jaki sobie wszyscy wyobrażają. Tak czy inaczej, słuchajcie, nie ma w ogóle systemu obecnie na świecie, który super wychowa dzieci. Każdy wybiera swój, my wybieramy taki. Uważamy, że to jest taki najlepszy sposób, który daje nam dzieciom wolność, prawdziwą szkołę życia, prawdziwy kontakt z rówieśnikami, z tego świata. I tyle w temacie, a niedługo będzie vlog specjalny na ten temat, bo już się zmierzam jakiś czas, na temat w ogóle edukacji szeroko rozumianej, na temat jak te dzieciaki wychowują się na jachcie. Tak? I pokażemy Wam wtedy, jak to naprawdę wygląda. To co, następne? No dawaj, dawaj, dawaj. Już tutaj zaraz ciasto wsadzam, więc jakieś jeszcze pytanie takie na... Dobra, no? To szybkie pytanie. Co sądzicie o katamaranach Sunreef na przykład 60? Sunreef 60. Każdy jacht ma wady i zalety. I naszym zadaniem jako doradców jest przede wszystkim dobrać taki jacht, który będzie idealnie pasował właścicielowi, służył jemu. I właśnie między innymi tym zajmujemy się Wheel-Owing Yacht. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany naszą opinią i na temat Sunreefa, zdecydowanie zapraszamy na lovingyacht.com. O, ciasto. O, idealnie. Idealnie. Jaki timing. Jesteś gotowy? Dajesz, dajesz. Poczekaj, czekaj. A, jak mieszkanie wygląda od strony bezpieczeństwa? Czy zostawiacie jacht w marinie, zatoce bez opieki? Czy są kradzieże, czy tak jak w życiu na lądzie, też są ciemne zaułki, gdzie lepiej nie pływać, etc.? No trochę tak jest, że są ciemne i jasne zaułki. Trzeba jak tak mniej więcej wiedzieć, gdzie, co i jak, co w trawie piszczy. Są miejsca, które są mniej zaufane, są miejsca, które są bardziej zaufane, są miejsca, w które w ogóle nie pływamy. Mamy kilka takich tutaj. Po prostu tu na przykład na Grenadzie jesteśmy teraz, to jest fantastyczne miejsce. To właściwie jest jak trochę jak, nie wiem, Szwajcaria 30 lat temu, gdzie możesz zostawić walizkę na plaży, przyjść dwa dni później, ona będzie tam dalej stała, nieruszona. Także to jest tu naprawdę się świetnie pod tym względem mieszka i żyje. Ale tak jak mówię, no mamy swoje, jest też taka duża społeczność zarówno na internecie, jak i na radiu i tak dalej, między tymi wymiana informacji między tymi ludźmi, którzy tutaj się kręcą na łódkach. W związku z czym można się dowiedzieć tak mniej więcej na wyczucie, jak jest w danym miejscu, czy trzeba, nie wiem, na przykład zakłódkować ponton, czy nie zakłódkować go, czy można go spokojnie zostawić na cały dzień przy pomoście. No i tu jest właśnie ekstremalnie fajnie, że tu ten ponton cały dzień może sobie spokojnie stać tylko na sznurku, przy pomoście nikt go nie ruszy, tak? Więc no jest bardzo, bardzo sympatycznie pod tym względem. No i to chyba odpowiada na pytanie, nie? Mniej więcej. Ojej, ile papieru toaletowego zabieracie na rejs? Zero!
Nie, no nie przesadzaj. Nieprawda. Nie, dobra, dobra, dobra. Nie, wchodzić. Ania troszeczkę zużywa, ja w ogóle nie. Chodźcie, pokażę wam, o co chodzi. Chodźcie, co. Ojej, ale to chyba nie musieliśmy pokazywać kij. Musieliśmy pokazywać. My jesteśmy arabski sposób, proszę. O, tak się podcieramy. Krótko na temat. I to jest totalnie fajne, ekologiczne i w ogóle nie. No właśnie, a jeszcze jest pytanie jedno. A jak opróżniamy zawartość kibelka? Do morza czy wypompowujecie zbiornik na brzegu? To znaczy, generalnie na Karaibach w ogóle nie ma wymogu posiadania zbiornika, więc teoretycznie wszyscy tutaj dookoła, wszystko idzie do wody. Jedyna tylko wersja jest taka różnica, że my mamy w ogóle zbiornik, więc jak jesteśmy tak gdzieś, jesteśmy bardzo blisko i komuś mogą, żeby było minę na głowę zrzucić, no to wtedy do zbiornika, ale generalnie jest tak, że ta lewa elektryczna toaleta, już wspomnieliśmy o tym w tym odcinku o domu, tak, że ta lewa elektryczna toaleta ma swój własny młynek, w związku z czym nawet jeżeli byśmy mieli otwarty przebieg przez zbiornik, to i tak to, co wypłynie, to właściwie rybki wciągną zamiast w 10 minut, to wciągną w 30 sekund, tak, i jest po temacie. Jak wygląda sprawa z wizami, czy pozwoleniami na przekroczenie granic? Można tak zupełnie bez biurokracji na każdą wyspę? Tu też jest duży rozrzut tematu, tak? Trochę jak pytanie o bezpieczeństwo, tak? Że zależy od tego, co sobie każdy kraj wymyślił, tak? I tu jest cały full zakres, tak? To znaczy od takiego coś prostego jak na przykład, nie wiem, Martynika, Saint-Martin czy Guadalupe, gdzie właściwie nikt cię nie kontroluje, tylko przyjeżdżasz sobie do miejsca, które gdzieś tam jest oznaczone, że na przykład w jakimś sklepiku jest jakiś taki specjalny komputer podłączony pod system, pod sieć celną, i wklepujesz tam formularz normalnie na ekranie z danymi całej załogi, z danymi łódki, drukujesz, pan sklepikarz podstemplowuje to dzięki do widzenia po temacie, nie? Nawet nie ogląda paszportu, więc to jest kupa śmiechu. I to albo nie kosztuje nic, albo kosztuje symboliczne euro za usługę, tak? I to wszystko. Aż po na przykład Dominikanę albo Bahamy, gdzie że tak powiem, wstąpienie, znaczy tak, Dominikana to w ogóle jest bardzo takie ekstremum, bo tam nawet nie można zejść na ląd, tam musi przyjść cała komisja powitalna, mu trzeba się zgłosić najpierw przez radio, oni przychodzą, faktycznie są mega efektywni, bo tam 7 ministerstw do ciebie przychodzi w ciągu pół godziny, odwala kilo papierów, trzytomową epopeję i temat jest załatwiony, ale oczywiście to wszystko kosztuje, bo to kosztuje chyba 300 na dzień dobry w ogóle na wejście, tak, dolarów, więc tanio nie jest. Bahamy są podobnie drogie, ale za to dużo bardziej wyluzowane, to znaczy tam po prostu też gdzieś tam się przypływa spokojnie, dzień, drugi, trzeci, dopiero gdzieś się znajduje urząd, w którym można zrobić odprawę, ale też to kosztuje 300 za wejście, za pozwolenie na żeglowanie po Bahamach na 3 miesiące, tak? I nie ma nic pomiędzy. Pytanie teraz ostatnie. Jakie są wady takiego życia według opinii Bartka? Jakie są wady takiego życia według opinii Bartka? Bardzo trudne pytanie, bo bardzo trudno znaleźć mi w ogóle odpowiedź na to, w sensie takim, że ja nie czuję wad tego życia. Szczególnie jak porównam do alternatywy na lądzie, to już zupełnie, jakby to powiedzieć, widzę same zalety. Tak jak Ania powiedziała, jak na mój gust, to właściwie jedyną wadą jest to, że nie możemy wpaść do rodziców co miesiąc. Więc my z rodzicami widzimy się raz na rok, dwa razy na rok, teraz na przykład rodzice przyjadą do nas w zimie, także no też nie jest źle, tak? No też jest ta kwestia, że nie można ze znajomymi pójść na piwo na przykład albo na kawę, ale no jakby to powiedzieć, internet bardzo dużo teraz nadrabia, tak? A poza tym jakoś tak nie mieszkamy w najgorszym miejscu na świecie, więc nie ma problemu z tym, żeby ludzie do nas przyjechali i chętnie przyjeżdżają, więc to też załatwia sprawę. Nie, dobra, miały być tylko i wyłącznie pytania od widzów, ale kochanie, co tworzysz? No nie uwierzycie. Słuchajcie, za kilka dni właściwie lecę do Francji, do Cannes, na targi jachtowe, a potem jeszcze na jedne do La Rochelle, tam gdzie de facto nasza Poli się urodziła. No i czas przybrać jakieś buty i okazało się, że moje adidaski, wyciągnęłam je parę dni temu z tego, z Pakisty. No po prostu mają jakieś plamki. Próbowaliśmy ją wyczyścić każdą możliwą chemią jachtową i niestety jedynym moim pomysłem na początku było zasprejowanie jakąś białą farbą, ale Bartek słusznie zauważył, że to musiała być jakaś elastyczna farba, a tak to by zaraz, nie wiem, pękła czy coś tam, więc stwierdziłam, że papier ścierny i jadę z czubeczkami. Czyli krótko mówiąc, szlifujesz glany na salony. No nie wiem, jak to wyjdzie, ale już ten pierwszy, nie wiem, czy widać, to... Ty w ogóle... Patrz, przez noc w ogóle zaszło.
No chyba się przez noc szlifowało. Ale wiecie co, wczoraj to było, tarłam to chyba z 15 minut i jeszcze potem spsikałam kloroksem i okazuje się, że zeszło. Po prostu w ogóle to są nawet całkiem nowe buty i bolałoby mnie, żeby kupować kolejne buty na jakieś tam 2 tygodnie, no tak na marginesie. Zrobimy kiedyś odcinek o tym, jak wszystko się psuje na tej łódce i jak to kosztuje mega. No dobra. No to dobra, to teraz wracamy, wracamy do widzów. Krótko i na temat. Co jak zaczyna na przykład napieprzać ząb? Cytuję. Idę do dentysty? Dziękuję. Jedziemy dalej. Nie, no ale tak na serio, powiedz, jakby na przykład w morzu nas zaczyna napieprzać, to jak to działa? No tak, jak to robimy? Tak naprawdę odpowiadając porządnie na to pytanie, to tak. Jeśli jesteśmy na wyspie, na całych Karaibach czy na Bahamach, no to w każdej chwili, kiedy potrzebujemy, idziemy do dentysty, są dentyści, nawet na tych najmniejszych wyspach są punkty medyczne. Jedyna kwestia to jest właśnie bycie w morzu, ale na takich dłuższych przebiegach, no to na przykład na Atlantyk byliśmy przygotowani w ten sposób, że gdybyśmy mieli po prostu ból zęba, no to mieliśmy specjalne antybiotyki, po prostu żeby dotrwać do czasu, aż dopłyniemy do brzegu. No i ten tydzień, dwa spokojnie można by było przeżyć. Dobra, nie boicie się, że takie maluchy wam się potopią? Macie do nich aż takie zaufanie, że puszczacie samych na motorówce? Nie boimy się, tak? Ale tutaj czujemy do nich, mamy do nich duże zaufanie, bo nasze dzieci są bardzo odpowiedzialne. Czujemy, że znają granice i od samego początku, jak wprowadziliśmy się na poli, przypomnę, że Julian właściwie miał 6 miesięcy i tutaj zaczął raczkować, tak? I on podchodził do relingu i mówił bach, bach. I po prostu to było takie naturalne, że to im weszło po prostu we krwi, że oni po prostu przez to, że może nie czuli naszego strachu, takiego lęku, to po prostu inaczej chyba do tego podeszli, nie wiem, tak wydaje mi się, że po prostu nie było tej projekcji naszych strachu na nich. Oczywiście miałam, że kiedyś pamiętam na początku jakieś koszmary w nocy, że się budziłam i mi się wydawało, że Julian raczkuje po dachu, ale no to były jakieś takie sny, ale tak naprawdę realnie nigdy nie baliśmy się, po prostu wtedy, czy uważamy, że jest większe jakieś ryzyko, zagrożenie, no to po prostu chłopaki siedzą w środku, nasz kokpit też tutaj jest tak zbudowany, że nawet jak pływamy, jesteśmy tutaj, siedzimy na kanapie. Nie jest łatwo, słuchajcie, wypaść z jachtu typu katamaran czy trimaran, tak? A dzieci same nie biegają w czasie rejsu po pokładzie, chyba że jest naprawdę flauta i jesteśmy obok z nimi. Tak. Jak długo chcecie je wychowywać na jachcie? No tak długo, jak będzie nam to wszystko, jak będzie nam to służyło, tak? I dzieciom, i nam, no przede wszystkim pewnie dzieciom, tak? Bo podejrzewam, że ja i Bartek to tak szybko się nie znudzimy. Nam 8 lat zminęło jak, nie? Jak z bata. Tak, wręcz przeciwnie, wręcz powiem wam, że tak czuję, że w ogóle te 8 lat tak przeleciało i dopiero się rozkręcamy, no. To jest coraz fajniej. Podpisuję się pod tym. Nie zniechęcą mnie nawet plamy na ciuchach. Rdzy. Tym bardziej, że rzadko je używasz. No właśnie, co sądzicie o paleniu nago? No, lubimy. No tak, bardzo lubimy, bardzo lubimy. Lubimy się kąpać nago, lubimy się opalać nago, chociaż opalamy się bardzo mało. I ja wiem, że to może wzbudzać jakąś sensację. Ja pamiętam, że kiedyś też miałam taki okres, wiele lat temu, że to był szok. Poszło się do sauny, zobaczyło się nago ludzi w saunie, to był pierwszy jakieś takie wyjście z strefy komfortu i to jest taki długi temat, ale wiem, że on wzbudza dużo sensacji na naszym kanale i chętnie do tego wrócimy, więc bądźcie cierpliwi, na pewno będzie coś o nagości. Do nagości dla naszych gości. Dla naszych gości. A co z ubezpieczeniem zdrowotnym dla was i dzieci, lekarz, dentysta, kobiecy, pediatra? No to już po części było, to może ubezpieczenie. No może tym ubezpieczeniu, tak, bo to odkąd w ogóle wypłynęliśmy z Polski, właściwie całe te 8 lat mieliśmy cały czas ubezpieczenie zdrowotne, takie koszty lecznicze za granicą, tak? Czyli jesteśmy ubezpieczeni w polskiej firmie. No i to nam daje gwarancję, że gdyby coś się stało, po prostu możemy iść do lekarza, zadzwonić i mieć tą pomoc zorganizowaną. Więc co ty o tych kosztach? No i właściwie na tej każdej wyspie, tak jak powiedziałam, są lekarze. Bardzo rzadko z tego korzystamy, naprawdę parę razy w roku łącznie cała rodzina. No to wyobraźcie sobie, pomyślcie sobie, że każdy z nas przeciętnie raz w roku chodzi do lekarza. Albo rzadziej. Albo rzadziej. No. Nawiązując do ciebie. Przepraszam, dodam, to są głównie przeglądy dentystyczne. No, ząbków.
Nawiązując do ciekawego wątku o toalecie, z widokiem na ocean w prawej łazience, muszę to powiedzieć, bo wam nie wypada. Jesteście eko o wiele bardziej niż każdy z nas mieszkający na lądzie, bo każdy z nas mieszkając w mieście czy na wsi oddziaływuje o wiele bardziej na stan mórz i oceanów. Duża część śmieci, które wyrzucamy w domach, ląduje w morzach i oceanach. Tego jest o wiele więcej niż na poli. Musimy uruchomić wyobraźnię wszyscy, bo nic w przyrodzie nie ginie, tylko znika nam z oczu. W rezultacie każdy nasz czyn ma swoje konsekwencje dla nas i dla przyrody. Sadzenie rafy. No tak, to jest taki temat właśnie, żebyśmy czasami otworzyli naszą świadomość na coś, że jest coś szerzej niż nam się wydaje, tak? Niż na co patrzymy. To, że wrzucimy, nie wiem, nawet nasikamy do wody, no to tak naprawdę trzeba na to popatrzeć trochę holistycznie, globalnie, tak? I dziękujemy w ogóle za ten komentarz. Właśnie a propos tego, właśnie Bartek tu powiedział o sadzeniu rafy, będzie niedługo specjalny film, który nagraliśmy na wyspie Petit Saint Vincent na Karaibach. Mieliśmy olbrzymie szczęście, zaszczyt w ogóle być świadkiem, jak wygląda sadzenie rafy. Zostaliśmy zaproszeni przez naszych znajomych, którzy są biologami marynistycznymi. Są w specjalnej fundacji i pokazali nam, jak to wszystko wygląda. Więc mamy nadzieję, że na naszym kanale czasami poruszamy te tematy i nie nudzicie się, ale uważam, że ta świadomość tego, co tak naprawdę w ogóle tutaj jest ekologiczne, a co nie, to jest w ogóle bardzo ważna kwestia, bo teraz to słowo w ogóle bycie eko, organiczne, często się nadużywa i wiadomo, ważne, żeby chociaż trochę, chociaż w części, że każdy zrobi coś małego dla naszej planety, żeby mieć świadomość. A ocenianie nas, czy sikamy do morza, no to jest w ogóle już kolejny taki temat trochę dla nas zabawny, tak jak z tą nagością. Tak, tak mi się wydaje. A chcemy uszczknąć rąbka tajemnicy, co się stanie za 2 tygodnie? A tak, właśnie okazało się, że właśnie ten odcinek o rafie koralowej dostał właśnie nagrodę i zajęliśmy 2. miejsce, które w konkursie, który organizował magazyn Yachting Monthly, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Nie było nagrody, ale to nie o to chodzi, ważne jest to wyróżnienie, więc ewidentnie temat był... trafił, że tak powiem, w punkt, jeśli chodzi właśnie o jakąś jego taką, nie wiem, brakuje mi słowa w ogóle, tak, ważność, tak, więc zapraszamy. O, tak. No, bo tu chodziło o to, że właśnie rodzina w tej całej świadomości takiej środowiskowej, tak, nie? Tak, no, no, tak, bo tam jest i to jeszcze bardzo prestiżowe było, jest o tyle dla nas i bardzo się z tego cieszymy, bo to jest najbardziej taki największy brytyjski magazyn żeglarski, tak? Tak. Wydawany od lat. No. No to koniec? Jak często wam dzieci chorowały w czasie tych 6 lat na jachcie? Jak sobie radziliście w tym czasie? A, to już odpowiedziałam. No właściwie tak, bardzo rzadko. Czy Aniu karmiłaś piersią i czy problem miałaś z odstawieniem dzieci od piersi? 2 razy tak. Zdecydowanie karmiłam, a Julian to był po prostu olbrzymim cyckofanem i, że tak powiem, on sobie w ogóle wymyślił w pewnym momencie, że on będzie ciągnął cycusia do 10 roku życia i powiem wam, że nie tak dawno się to skończyło. Zdziwilibyście się. Mały bios potrafi dużo. Dokładnie. I tym w ogóle akcentem wam chyba dzisiaj moje buty są już gotowe na czerwony dywan. Ja myślę, że w ogóle powinniśmy zrobić to jako tytuł odcinka. Mały bios potrafi dużo. Tak, kluczowe zdanie. To jest kluczowe zdanie i przy okazji też, jak już są ogłoszenia, zaprosimy was na odcinek specjalny, bo jak pojadę do Francji, Bartek zostanie z 2 dzieci sam, a ja zaproszę was na czerwony dywan do Cannes, więc pokażę wam trochę fajnych jachtów. Anna Dawidowska, Sail Ocean z Granada, bardzo dziękujemy, do widzenia. I Bartek Dawidowski. Floresta de luz, Pachamama, Pachamama, abre a consciência dos seus filhos a crescer.